Dzień dobry, witam. Z tej strony Teresa Firkowska. Witam na moim kanale Siedlisko Drzewo. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak z takiej rośliny chwaszczora, zwanego rdestem, można zrobić ciekawe konstrukcje w ogródku. No bo tak naprawdę już jest połowa lipca. No i nie ma leszczyny, nie ma takich witek, które są no, podatne do różnego konstruowania rabat. Więc ja zawsze suszę sobie ten rdest, bo robię z niego fajne różne rzeczy. To nieraz Wam pokażę, jakie fajne kompozycje można z tego zrobić. Aczkolwiek no, nie stać się tego nigdzie. To jest naprawdę tak ekspansywne, że zarośnie wszystko. Jest bardzo, bardzo w Polsce tępione, bo po prostu przyszło z jakichś egzotycznych krajów i nie możemy sobie z tym poradzić. Więc ja tnę, ile się tego da, wycinam gdzie widzę. Więc tak, dzisiaj chcę zrobić takie konstrukcje na rabacie podwyższonej dla ogórków, które później wysiewałam. No i chcę je popiąć, bo no, rabaty podwyższone są jakieś tam wielkości i nie będą się pięły te ogórki po ziemi, tak jak wcześniej miałam, tam na ziemi się pną i one mogą zbić wszędzie w świat, a tutaj no, trzeba je jakoś tam utrzymać w jakiejś tam tej tej skrzyni po prostu, więc zapraszam do oglądania. Niekochana, czyś niekochane dziecko? Niekochane dziecko? Kochane, kochane nasze dziecko.
że zrobiłam całkiem stabilną, mocną konstrukcję z rodestu. Polecam, naprawdę dużo fajnych rzeczy można z niego zrobić. Niekoniecznie musi być to leszczyna, czy nie wiem, jakaś wierzba, bo to najczęściej wczesną wiosną. Ja w ogóle te płotki wszystkie z leszczyny, czy wierzby robię zimą, bo mam wtedy trochę czasu. Ale jak potrzebuję takiej konstrukcji, naprawdę, spójrzcie, ona jest stabilna i solidna. Jeszcze podeprę trochę koper, bo wiatr go przewrócił. Skończyłam pracę, także zapraszam do oglądania następnego filmiku i polubienia oczywiście tego, subskrypcję i oglądania do końca. Dziękuję i do zobaczenia.